Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Prozure i postanowiłem, że nagram wam takiego selfiaka. Na razie mega nieprofesjonalnie, jak widzicie jestem roztrzepany. Chciałem, żeby to było po prostu ludzkie, nie sztuczne. Jeżeli będę się patrzył w różne strony świata, a nie w kamerę, musicie mi to wybaczyć. Musicie mi to wybaczyć, ponieważ jest to moje pierwsze tak naprawdę podejście przed kamerą. I cóż, krótka wstawka, dzięki za komentarze. Chciałem wam pokazać swoją twarz, ponieważ naciskaliście na to. Na dole macie wtykę do Instagrama, jeżeli chcecie sobie zajrzeć, zaglądajcie śmiało, tam są raczej wrzuty takie dzienne z tego, co robię aktualnie. Z jakichś tam projektów losowych, co u mnie, jakieś bilardy, wyjścia ze znajomymi. Też jestem normalnym gościem, czasem wychodzę z groty, wiem, jestem blady. Aczkolwiek, no tak jak mówię, no czasem się zdarzy wyjść, czasem się zdarzy zrobić małą przerwę. Zależy jak pozwolą klienci. W nadchodzącym miesiącu, co będzie? Obiecałem wam poradniki i z ręką na klacie. Mówię na klacie, bo nie wiem, która strona będzie moją lewą w materiale. Także z ręką na klacie będą poradniki, mam nagrane je już trzy. Na pewno ukaże się jeden do Flasha na początek. Jak on wyszedł, sami ocenicie. Będą to podstawy, ale tak żeby ci, którzy już coś umieją, potrafią, nie poczuli się urażeni. Będzie też prosty schemat robienia animacji postaci. Także na pewno każdy znajdzie w nim coś dla siebie. I co jeszcze? Czekam na wasze komentarze odnośnie Prozure rysuje wasze komentarze, druga część. Piszcie tutaj w tym filmie, ponieważ wrzucałem wam taką zajawkę na GIF Tarika i tam też było sporo komentarzy. Aczkolwiek raczej będę brał spod tego filmu. Także jeżeli chcecie się znaleźć na odcinku, to wrzucajcie śmiało. Dajcie znać, że jesteście. I jeżeli chcecie moją twarz w filmach, niekoniecznie w takiej sekwencji, jakby zainwestuję sobie w statyw, będzie to wszystko bardziej profesjonalne. Jakościowo też postaram się to wszystko podkręcić w końcu, ponieważ mikrofon już do mnie właściwie leci. Także to też będzie spory skok jakości. I cóż, taki trochę jestem zagmatwany, bo mam wam bardzo dużo informacji do przekazania, a nie chcę, żeby to wyszło za dużo minut materiału, więc będzie kilka serii. Będę tworzył youtuberów jako ekipę super bohaterów i super złoczyńców. I to wy będziecie prowadzić tą serię, także w zależności od tego, co wybierzecie, jak wybierzecie i kogo wybierzecie i stawicie do jakiej ekipy, stworzymy dwie potężne ekipy super bohaterów i właśnie super złoczyńców. I jak dobrze wszystko wyjdzie, to na tej podstawie może stworzymy jakąś zajebistą animację. Zobaczymy, nic nie obiecuję, zależy jak pozwoli czas. Na pewno będzie proces tworzenia mniej więcej. Tak, wielu z was zauważyło, że to ja robiłem właśnie animację, byłem w napisach końcowych. Był ten dopisek Prozure i wielu z was pisało mi w komentarzach, że to chyba ty robiłeś animację do mniej więcej. Dzięki wam piękne za zauważenie, tak to ja. O tym będzie materiał, będzie proces tworzenia intra i na pewno paru odcinków, które już wyszły. O niczym więcej nie mogę mówić. Jeszcze będzie jeden projekt w locie, też większy, z na pewno znanym wam youtuberem, aczkolwiek na tę chwilę też nic nie mogę jeszcze powiedzieć. Co do Prozure animuje, czekałem na wasze maile. Tam troszeczkę chyba niedokładnie powiedziałem, dlatego macie wrzut maila. Na tego maila wysyłajcie informacje odnośnie Prozure animuje gry. Pierwszy odcinek to był Fortnite i było to oparte na historii mojego brata. W tytule wpiszcie Prozure animuje, a w informacji wpiszcie tytuł gry, nazwę postaci i najlepiej krótki opis właśnie sytuacji, bądź wklejcie mi materiał nagrany z waszej gry. To mi mega ułatwi sprawę. Na tę chwilę mam chyba ze 4 materiały z League of Legends bądź League of Legends, jak tam sobie chcecie. I to na tym oprę na pewno drugi odcinek Prozure animuje. Kiedy on wyjdzie, nie chcę obiecywać, ponieważ naprawdę mam masę roboty i staram się ogarnąć ten kanał jak tylko mogę. Dlatego wchodzą właśnie te nowe serie. Stworzę siebie w postaci animowanej, ponieważ prosiliście mnie, żebym pokazał twarz, a że jakby siedzę w animacji, to chcę to wszystko zagospodarować na kanale i stworzyć siebie w outrze. Na pewno będą jakieś wrzuty typu polub, takie typowe wrzuty na green screenie, wiecie sami doskonale jak to wygląda. I to na pewno też nagram i pokażę wam na kanale. Co do samego streamowania, dużo ludzi pytało mnie, właśnie pytaliście mnie o streamowanie. Powiem wam szczerze, nie jestem przekonany, kiedy będę mógł sobie pozwolić na takie streamowanie, ponieważ no, natłok pracy mi nie pozwala ostatnio, bo tego jest za dużo. No, nie chcę się wam żalić, po prostu śpię po parę godzin i gdybym miał jeszcze streamować, to byłyby to godziny tak bardzo nocne, że wielu z was by tego nie zobaczyło, bo jest szkoła, praca, ja wszystko rozumiem. Zobaczymy. Mam materiały, mam sprzęt gotowy do tego wszystkiego. Gotowy. Właściwie to no, za jakiś czas do mnie przyjedzie. I wtedy będę mógł pomyśleć o tym streamowaniu właściwym i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także jeszcze raz trzy opcje. Rysujemy wasze komentarze. Czekam.
animujemy właściwie wasze pomysły i wasze sytuacje z gier. Czekam, tworzę siebie jako animowaną postać, to będzie na pewno podpięte pod następny odcinek Prozu Rysuję wraz z waszymi komentarzami, które biorę z tego odcinka, więc piszcie, żeby na pewno znaleźć się w odcinku. Rysujemy youtuberów, to będzie naprawdę mega seria. I cóż, na razie więcej wam nie zdradzam. I tak będzie tego sporo. Aha, no i oczywiście poradnik. No wyprosiliście sobie, będzie w marcu poradnik. Jest już nagrany, dogram tylko audio. Powiedzcie mi, czy chcecie z moją twarzą, czy ona, nie wiem. Wiem, że to jest niewyjściowe, więc może was to wszystko rozpraszać. Dajcie znać, czy przyszłe filmy z twarzą, czy po prostu ma być głos. I tyle, ja byłem Prozurę. Chciałem to wrzucić przed filmem, ale że to trwa 6 minut, to zostawię was z tym, co już zostało nagrane. I zapraszam na kontynuację. Na pewno stworzyłem na początku już jaszczura. Jak widzicie, był tworzony we Flashu. Całe tekstury były później nakładane w Photoshopie. I wykańczany również był w Photoshopie do pliku PNG. Myślę, że wyszedł bardzo spoko, kolorystyka mi się bardzo podoba. Wyszedł taki mdły, ale wydaje mi się, że jaszczury właśnie takie powinny być. Troszkę wyszedł smokowaty, nie podoba mi się kołnierzyk, ponieważ nienaturalnie zachodzi mu na podbródek. I parę innych jeszcze rzeczy, no ale jak już tak wyszło, tak już go zostawiłem. No i Tarik, z Tarikiem była niezła bajka, bo to był rysowany we Flashu. Cała postać była rysowana we Flashu. Tworzony był później oteksturowanie i cieniowanie w Photoshopie. I wszystkie efekty, to był tak naprawdę jeden overlay. Parę bajerów, wszystko zobaczycie na filmie w Adobe After Effectsie. Także zapraszam was do, mam wrażenie, resztki już, bo chciałem skracać te filmy z 10 minut tak do 5, żeby wam się to po prostu przystępniej oglądało. Także zapraszam na resztkę filmu. Dzięki, że jesteście, ja byłem Prozurę, wy byliście wy. Na razie. To jeszcze ja tak szybciutko już ze stanowiska. Piękne dziękuję za wbicie 2100 subów. Po prostu dzięki, że jesteście. Na razie.